czarny protest dzisiaj obejmie nie tylko redakcję Gazety. No niech się bawią. Jeśli ktoś uważa, że nie ma większych zmartwień w Polsce w tej chwili, to proszę bardzo. Pana... Nie bójcie się! Chodźcie! Wreszcie spróbuj swoją sprawę. Teraz, przy tej ostatniej czwartej, kiedy ta Peremka się miała urodzić, została nieusunięta macica. I teraz posłuchajcie, do czego mnie ten rząd doprowadził? Ja się cieszę, że ja mam uciętą macicę. Wy to rozumiecie? Ja się z tego po prostu cieszę, bo mogą mnie teraz w dupę pocałować. A dlaczego tu jestem? Bo mam córkę. I nie pozwolę, żeby jej ktoś do cipki zaglądał. Nic! I to jest moje zdanie na ten temat. Brawo! Może ktoś jeszcze chce zabrać głos? Zapraszam. Dziewczyny, nie zgadzajcie się na żadne kompromisy aborcyjne. Bo to się kończy tym, co się skończyło. Klauzulą sumienia. Lekarzy, którzy po godzinach pracy i po klauzuli robią aborcję. Za ciężkie pieniądze. Także żadne kompromisy aborcyjne. Czy ktoś jeszcze chciałby się z nami podzielić przemyśleniami? Adopcja ma być na żądanie i wsparcie ma być dla dziewczyn, które mają problemy, które muszą podjąć tę decyzję, a nie sąd i więzienie. Także żadnych kompromisów, nie zgadzajcie się na to. Proszę, kolejny. Zapraszam, bardzo proszę.